Pociąg Putina, czyli pancerny pociąg Putina, który jest dosłownie jego domem, bo posiada w nim łóżko oraz wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne do życia. Ogólnie wygląda on bardzo podobnie do zwykłych pociągów i jest go ciężko rozróżnić. Putin teraz często się nim porusza ze względu na łatwą zmianę trasy i ukrycie go przed Ukrainą. A gdyby latał samolotem, to byłby prościej do zlokalizowania, bo w tych czasach jest dosyć prosto zlokalizować takie samoloty. Według mnie mądra zmiana dla niego oraz na pewno korzystna, jednak niestety utrudniająca Ukrainie. Ciekawe jest to, że sam Putin się boi aktualnie Ukrainy i właśnie na przykład ten pociąg jest dobrym na to przykładem. Ja bym go wysadził.